Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Panie poruczniku, gdybym to zrobił, to bym się przyznał. Przez wiele miesięcy zatrzymany nie przyznawał się do zamordowania 11-letniej Alinki. Owszem, Potwierdzał, że to on rozkopywał groby na cmentarzu, wydobywał trumny, z ciał zmarłych kobiet precyzyjnie odcinał organy płciowe i piersi. Wiedział, że za to grozi mu w sumie niewiele co innego za zabójstwo. Milicjanci, aby go namierzyć, bardzo długo nocami przesiadywali w ukryciu między grobami. Raz się zdarzyło, że prawie go już mieli, ale nekrofil wymknął się, a w krytycznej sytuacji służbowa broń zacięła się. Edmund Kolanowski. To imię i nazwisko po dziś dzień budzi grozę. Seryjny morderca i nekrofil. Zabił, przynajmniej za tyle go skazano, bo tych ofiar mogło być więcej, dwie kobiety i jedną dziewczynkę, by wyciąć z nich narządy. Do tego dochodzi sześć profanacji zwłok. I tu też powtórzę, przynajmniej tyle mu udowodniono, bo tego mogło być więcej. Odcięte narządy przyszywał do lalki manekina, którego sam sobie sprawił. I tak uprawiał seks z owym manekinem. A jak po paru dniach, przepraszam za okropieństwo tego, o czym mówię, te odcięte ludzkie narządy, przyszyte do lalki, zużyły się, odprówał je i wrzucał do pieca, aby spalić. Jego konkubina, uwaga, tak, miał konkubina, wcześniej miał też żonę, w sumie miał troje dzieci i prowadził niby zwyczajne życie, do tego wszystkiego jeszcze dojdziemy, a zatem jego konkubina dwa razy w piecu znalazła fragmenty ludzkiego ciała. Jak sama potem powiedziała milicji, to była goła piczka, takiego określenia użyła, i kobiece piersi, czyli wiedziała. Wiedziała, co robi Kolanowski, wiedziała o jego zboczeniu, nie zrobiła z tą wiedzą nic, nikomu nie zgłosiła. Potem tłumaczyła, że sama się bała o siebie, bo konkubent ją straszył i mówił, żeby się tym nie interesowała, bo jak się będzie wtrącać, to ją zabije. Telewizja CBS Reality przygotowała pięciodcinkowy serial dokumentalny Kryminalne śledztwa PRL. Pierwszy odcinek poświęcony jest właśnie nekrofilowi z Poznania, Edmundowi Kolanowskiemu. Po latach twórcy serialu docierają do niezwykłych świadków i uczestników tamtych zdarzeń, odkrywają wiele tajemnic. I tu czas oddać głos naszemu gościowi. Mało kto wie o sprawie Kolanowskiego tak wiele jak on. Naszym gościem jest Michał Larek, pisarz, literaturoznawca, wykładowca akademicki, autor podcastu Zabójcze Opowieści, współautor książki Martwe Ciała, czyli reportażu o Edmundzie Kolanowskim oraz książki Chirurg, książki inspirowanej Edmundem Kolanowskim, a zatem wiadomo, o kim będziemy rozmawiać. Jest pan z Poznania. Mieszkam w Poznaniu od początku studiów, od 20 przeszło lat. Ale tak naprawdę urodziłem się w Gryfinie i tam mieszkałem do 19 czy 20 roku życia. Natomiast moja rodzina z dziada-pradziada od strony ojca jest wielkopolska. I pewnie mieszkając w Poznaniu, przewędrował Pan tymi ścieżkami, którymi wędrował Edmund Kolanowski, jego śladami. Mm -hmm. No tak, tak. Przynajmniej parę miejsc związanych z tą postacią odwiedziłem, zobaczyłem. Był nawet taki moment, kiedy, kiedy byłem poproszony, na przykład w ramach festiwalu kryminalnego Granda, żeby zorganizować wycieczkę, taki, taką, taką kryminalną wycieczkę. No i między innymi tam się znalazły miejscówki związane z Edmundem Kołanowskim. Taka pierwsza myśl, która przychodzi, to. Słynny strych, był pan tam? Nie, nie byłem na tym strychu. Natomiast wczoraj zadzwoniłem do swojego serdecznego kolegi, majora Wojtyniaka, który był w tym mieszkaniu. Nie był pewny parę razy, Kolanowskiego i jego konkubiny, nie był pewny, czy był na strychu. Chciałem od niego wyciągnąć jakieś informacje, jak to wyglądało, ale tu niewiele był w stanie powiedzieć. No byłem, byłem w tej kamienicy, znaczy mhm. przed tą kamienicą stałem, rozmawiałem ze swoim kolegą, kolegą, który był w tej kamienicy i nawet przepytywał sąsiadów w poszukiwaniu jakichś tropów, które pozwoliłyby mu dotrzeć do kolejnych osób związanych z tą, z tą sprawą. To w sumie wszystko działo się nie aż tak dawno. Za naszego życia. E, tak. Wciąż jest wiele osób, które znały osobiście Kolanowskiego. Co o nim mówił? Jaki był to człowiek tak ogólnie? Ogólnie. Wie pan co, no, niby to... Z jednej strony było dawno, z drugiej strony niedawno. Powiedzmy, że jeśli to z naszego życia, przynajmniej u początków mojego życia, to, to nie, może nie tak dawno. Trochę ludzi żyje, ale ludzie nie chcą opowiadać o tych historiach. Więc tak naprawdę my bazujemy raczej na relacjach, opowieściach ludzi, którzy byli zawodowo związani z tą sprawą. Tutaj mamy jeden taki bardzo ciekawy wyjątek. To jest kolega Kolanowskiego z pracy. Parę dni temu z nim przeprowadziłem dłuższą rozmowę na potrzeby naszego audio serialu, no i starałem się wycisnąć z niego jak najwięcej. Można powiedzieć tak, że był to bardzo spokojny człowiek, przynajmniej takim pokazywał się w pracy. Był dobrym pracownikiem. Ten jego kolega opowiadał o tym, że czasami ludzie zaczynają coś robić w pracy, a potem się denerwują, obrażają, rzucają i wychodzą, a Kolanowski zawsze był pod tym względem akuratny. Jeśli zobowiązał się do czegoś, to to, 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 to zrobił. Był cichy. Próbowałem tego kolegę wyciągnąć, pociągnąć za język i zapytać na przy... zapytałem, czy chodzili razem na wódkę, jak to. Często się zdarza zdarzało pracownikom tego rodzaju nie wiem, fabryczek czy, czy fabryk, i on pod tym względem był grzeczny. To znaczy, on nie chodził na kole, z kolegami na wódkę czy piwo. Bardzo szybko wracał do domu. Więc cichutki, w gruncie rzeczy, wszystko to, co jest związane z jego Życiem przestępczym, z jego umysłowością, z jego temperamentem, z jego fantazjami zostało jednak w jego, w jego głowie. Trochę możemy przeczytać w rozmaitych opiniach psychiatrycznych, seksuologicznych, psychologicznych, no ale mam wrażenie, że to wszystko zostało jednak w nim w środku. Kluczową postacią byłaby tu konkubina. Yy, ona niczego nie zauważyła. Zależy w jakim sensie kluczową, na pewno, Ciekawe są protokoły przesłuchań z nią, dzięki tym jej opowieściom możemy zobaczyć spory wycinek biografii Kolonowskiego, możemy zobaczyć jaki był na co dzień. Ona się domyślała, ona w pewnym momencie nawet, przynajmniej tak zeznała milicjantom, w pewnym momencie usłyszała od Kolonowskiego, od swojego konkubina, że on zamordował dziewczynkę, o której mówi się w telewizji, że zaginęła. Czyli kryła go. Wczoraj rozmawiałem z e, wspomnianym już romanem Wojtyniakiem, i on powiedział, że ona powinna dostać zarzuty ukrywała zbrodniarza. Ona widziała fragment ciała. W piecu. w piecu. w piecu typu angielka. I nawet zadała mu pytanie, co to jest, co tu robi, tak? I on jej powiedział. E, w, i, Powiedział jej, ale ja mam taki obraz tej sytuacji wyczytany z protokołów, że on wtedy krzyknął do niej, czy burknął, że to nie jest jej sprawa. Wyrzucił ją z mieszkania, z jej, ją z mieszkania napalił w tym piecu, żeby spalić. To się zaczęło robić takie. To mieszkanie zaczęło bardzo śmierdzieć. Ona wyszła z dziećmi do chyba kawiarni kociak, taka znana poznańska restauracja, kawiarnia. On potem do nich dołączył. Są <noise> takie bardzo dziwne rzeczy, takie przekładańce z jednej strony makabra, a z drugiej strony coś, co jest typowe dla Poznaniaków, czyli wychodzenie na kawę i na, a, na słodkie. Ona wiedziała, twierdziła, że on jej zagroził, że rzucił się na nią w noc, zaczął ją dusić, powiedział, żeby nie ważyła się nikomu o tym powiedzieć. Ale jak już pan wspomniał o tym sfondzie, to też i sąsiedzi w końcu potem mówili, że oni wiedzieli, że coś na tym strychu śmierdzi. Wie pan co, nie do końca bym ufał świadkom, którzy po fakcie zaczynają opowiadać, że się czegoś domyślali. No póki co wiemy, że Kolanowski został... Nie było żadnego donosu na Kolonowskiego, że robił coś dziwnego. Nie, nie ma nigdzie jakiejś notatki, nie ma tego zaprotokołowanego. Co więcej, Kolonowski był pod tak zwaną inwigilacją. Jako przestępca seksualny, raz na jakiś czas miał nadzór nad sobą pewnego milicjanta, już niestety nieżyjącego, i on raz na jakiś czas do niego przychodził i go wypytywał. Jeśli byłyby jakieś podejrzenia, w tym czasie, jeśli więc byłyby jakieś podejrzenia, no to czy sąsiad. Uprzejmego do nosu, by, by, by nie złożył. Jeśli ktoś miał jakieś podejrzenia, to na pewno je prawdopodobnie je zostawił samemu sobie. Natomiast ciekawostka jest taka, że zanim zaczęła się ta akcja, to Roman Wojtyniak, który potem został szefem grupy operacyjnej poszukującej zabójcy i nekrofila, razem z tym nieżyjącym kolegą, który miał nadzór nad kolanowskim, odwiedził go w jego mieszkaniu. Wczoraj się upewniałem, Romanie, czy rzeczywiście tak było, czy. No, czy, czy to jest fakt, czy można to powiedzieć. Więc, więc on tam był w tym mieszkaniu. Oni byli w tym mieszkaniu. Oni mieli go gdzieś na radarach, ale w związku z tym, że te, to, za co on został skazany, czyli za próby gwałtu, napady, kompletnie nie wpisywały się w ten modus profil, operandi, tak. w, mhm. w sygnaturę. No to nawet nie podejrzewali go. W rozmowie z Michałem Larkiem użyłem określenia słynny strych bo ten strych pojawia się we wszelkich opracowaniach dotyczących kolanowskiego. To tam, w kamienicy przy ulicy Wodnej, to bardzo blisko Starego Rynku w Poznaniu, nekrofil oddawał się swoim chorym pasjom. Na ten strych kolanowski nikogo nie wpuszczał. Później sąsiedzi mówili, że stamtąd śmierdziało. No i na tym strychu trzymał swoje lalki. Aby miały one ludzki kształt, rajstopy wypychał jakimiś szmatami i gąbkami, Narządy płciowe tworzył właśnie z gąbek w taki sposób, aby imitowały pochwę. Początkowo próbował uprawiać seks z samym takim manekinem, ale to nie przynosiło mu satysfakcji. Wykopywał na cmentarzach zwłoki i masturbował się nad martwą kobietą, ale to też dla jego chorego popędu było za mało. Kiedy po raz pierwszy okaleczył zwłoki, kiedy trzeci raz pojechał na cmentarz w Naramowicach, rozkopał świeży grób. Wykopał trumnę, otworzył ją i analizował się nad zwłokami wyniesionymi z cmentarza na pobliskie pole. Kolanowski przyznał milicjantom, że wtedy, 26 lutego 1982 roku, nie miał wzwodu, ale jakiś głos w głowie powiedział mu, wytnij, więc wyciął, i poczuł w końcu spełnienie. To fragment tekstu z magazynu Nasza Historia. Tego co robił, pojąć nie sposób. Dlaczego to robił? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ale aby spróbować znaleźć związki przyczynowo-skutkowe, bez wątpienia należy przyjrzeć się temu, jak wyglądały najmłodsze lata Kolanowskiego i jego dorastanie z przemocowym ojcem, z matką, która pogrążona w rozpaczy po stracie starszego syna, tego młodszego ledwie zauważała, w szkole, w której sobie nie radził i nie był akceptowany, a potem w szpitalu psychiatrycznym, gdzie nawet wchodząc do niego, będąc zdrowym, trudno byłoby go opuścić, będąc w pełni zmysłów. Wróćmy do dzieciństwa kolanowskiego. Rocznik 47. Skromna rodzina. Urodził się jako drugie dziecko, miał starszego brata, Andrzeja. Gdy miał dwa lata, ten brat zmarł. I właściwie chyba to jest takim kluczowym wydarzeniem, które naznaczyło całe jego życie, prawda? Mam opory, żeby używać słowa kluczowe, bo tak naprawdę nie wiemy, czy to było kluczowe. Na pewno to był element, który złożył się na. Jego biografię być może nie był bez znaczenia, że młody Edmund um, chodził z matką na cmentarz, ale przecież wyobrażam sobie, że wiele ludzi straciło swoje rodzeństwo w bardzo młodym wieku. Um, I może nie aż tak wiele, ale jakaś część ludzi chodzi na co, nie wiem, co tydzień, co co no dzień na cmentarz. On mówi chodził na cmentarz, ale to było wręcz przebywanie niemal non stop. Nie, nie wiem jak, jak, jak często, ale uważam, że no, są, są pewnie rodziny, które bardzo często przebywają na cmentarzu, ale od tego nie stają się nekrofilami. Mam wrażenie, że to była taka, to, to był zbiór rozmaitych okoliczności, które się jakoś ze sobą połączyły i w efekcie sformatowały kolanowskiego mm. na zabójcę i nekrofila. Ale czy rzeczywiście on na przykład mógł uniknąć tego losu, tego, tego nie wiemy. przesadnie podejrzewając takie wyrazy kluczowe, no to można powiedzieć, że rzeczywiście jest kilka epizodów w biografii Kolonowskiego, które można by uznać za niezwykle ważne. Czyli na przykład właśnie to, że, że chodził na te spacery, na cmentarz z mamą, to, że miał różnego rodzaju skazy zdrowotne, że tak powiem. Mm. W ogóle trzeba by powiedzieć, że urodził się w zamartwicy, czyli jakby już na samym początku swojego istnienia był za pan z brat ze śmiercią. Potem ta rodzina, ojciec, który był alkoholikiem, zdaje się, że miał chorobę weneryczną, był po oświęcimiu, był prawdopodobnie przemocowcem. Czy robił mu coś złego, tego, jeszcze tego, tego nie wiemy. Spacery nad cmentarz... Kolanowski był chłopcem, który był wyśmiewany przez rówieśników, więc na pewno tutaj przez wygląd, mam, tak. przez wygląd, przez ociężałość umysłową, więc tutaj na pewno pojawiały się jakieś rysy, zadraśnięcia, może nawet traumy, szpital psychiatryczny. Nie wiem, czy mam wszystko teraz opowiadać, ale na przykład podglądanie z kolegami z sekcji zwłok w kostnicy i wzajemne masturbowanie się. To jest w sumie absurd, nie? że przez szpitalu psychiatrycznym te dzieci miały widok na miejsce, gdzie były przeprowadzane sekcje zwłok. Tak, drapywały się na drzewo, oglądały, no i oglądały aktywnie. No i być może tutaj gdzieś formował się u niego mechanizm pozyskiwania przyjemności czy rozkoszy seksualnej. a on w domu był może kochany to za duże słowo, czy był w ogóle w domu akceptowany? Do tego do końca chyba nie możemy powiedzieć. ja nie, ja nie przypominam sobie tak fragmentów protokołów, w których mowa jest o tym, że był albo strasznie bity albo, albo, albo akceptowany. On, zdaje się, opowiadał o tym, że nie lubił swojego dzie dzieciństwa, że nie lubił swojego domu. Wiadomo, że w pewnym momencie, w pewnym wieku do głosu dochodzą potrzeby seksualne. U niego jasne, że też tak się stało. On się interesował dziewczynami, ale no i tu pojawiał się problem, one nim mnie, i drugi problem, on nie potrafił się do tego zabrać, jakby. Tak, miał, miał poważne problemy w relacjach z dziewczynami czy y, z kobietami. Nie wychodziło mu to. Był jakiś epizod y, z prostytutką. I to a, też już w takim wieku, chyba 22 dwudziestu, dwudziestu tak, lat, tak? Czyli to, to był jego pierwszy y, stosunek seksualny. Tak. Y, więc tam się u niego kotłowało, buzowało. Jakieś poczucie nienasycenia, na pewno straszliwy głód. No i w pewnym momencie ta szala goryczy, czara goryczy się przelewa i on próbuje popełnić samobójstwo. Nie pamiętam, ile było tych prób, no ale to widać było, że był, że był wysoce czy dalece nieszczęśliwym człowiekiem z powodu swojego libido, którego nie mógł jakoś poskromić. Czyli wymagał w sumie pomocy psychiatrycznej, ale czy nie otrzymał, czy otrzymał nieskuteczną? Znowu nie chciałbym tutaj wyrokować, oceniać, nie jestem kompetentny oceniać pracowników szpitala psychiatrycznego, ale to, co jest bardzo ciekawe, to, to jest element, na który zwrócił mi uwagę major Roman Wojtyniak. Kiedy oni już zatrzymali Kolanowskiego i dostali dokumentację psychiatryczną, którą wykonano w związku z gwałtami, które popełnił Kolanowski potem, czy próbami gwałtów, które popełnił, za które został skazany. Kiedy dotarli do tej dokumentacji, dzisiaj ja nawet czytałem sobie przed przyjazdem tutaj, tam jest taki moment, kiedy on opowiada o tym, że wykopywał zwłoki z grobów, co było mu potrzebne do działań seksualnych. I najwyraźniej Wojtek był oburzony, że nikt na to nie zwrócił uwagi. No. Prawdopodobnie nikt na to nie zwrócił uwagi. Ciekawe, dlaczego? Czy uznano to za fantazję? Albo Czy słyszano, to takie nieszkodliwe, albo prawda, słyszano tak? wielokrotnie o czymś takim. <grych> nie wiem, ale to jest w opinii, która została stworzona chyba w 1973 roku. 73. No dziś byłoby to niemożliwe, żeby to tak umknęło, bo na pewno by było to w danych w komputerze, tak? A tak, to sobie było to w jednym komisariacie, drugi niekoniecznie musiał wiedzieć, że, tak. że taka sytuacja jest. Jeden z oficerów, też takich bliższych mi, z którymi często rozmawiam, nagrywam rozmowy, mówił, że to była bolączka. Nie wiem, może dalej jest mimo tej całej komputeryzacji. Ta bolączka polegała na tym, że informacje nie były zbierane w jednym miejscu. A Jedna ciekawa rzecz. Nad tym się ostatnio zacząłem zastanawiać. Jeśli zerkniemy do wyroku i uzasadnienia wyroku i innych opracowań, także do martwych ciał, mm -hmm. znajdziemy informację, że 29 listopada 1982 roku po zabiciu Alinki, ale jeszcze przed odnalezieniem jej ciała, Kolanowski zawędrował na cmentarz w Miłostowie i tam dokonał rozkopania grobu i zbezczeszczenia zwłok. W pewnym momencie to zwróciło moją uwagę, że Wojtyniak nigdy mi o tym nie opowiadał. A opowiadał o, o zdarzeniu z lutego, czyli u kradzieży zwłok z Kostnicy, tak, z z Kostnicy. zbezczeszczeniu jej i pozostawieniu mm -hmm. gdzieś na, na, na łące. Opowiadał dokładnie no, o zdarzeniu z Alinką, jej zniknięcie i potem jej odnalezienie, a potem opowiadał o styczniowym zdarzeniu, czyli także rozkopaniu gro, grobu i zbezczeszczeniu zwłok. Nie mówię już o tej słynnej nocy majowej, kiedy Kolanowski już ostatni raz zawędrował na cmentarz i, i, i tam rozkopał grób i wyciągnął zwłoki. Nigdy nie mówił o zdarzeniu listopadowym. I zapytałem go, dlaczego? Czy on tego nie pamięta? Nie pamiętał zupełnie tego zdarzenia. Jest to dla mnie zagadką. Było, było i jest jeszcze. Zadzwoniłem do tego Stanisława Sobczaka, kolegi, jego podwodnego, który natknął się na Kolanowskiego w, w tę majową, majową noc. I on mi powiedział, że był jeden czyn, rozkop, polegający na rozkopaniu zwłok i zbezczeszczeniu zwłok, do którego on się dopiero im w czasie przesłuchań przyznał. Więc nie jestem tutaj pewny, nie, jeszcze, nie potrafię tego teraz zweryfikować, ale być może to listopadowe zdarzenie nie zosta czy zostało rozpoznane, bo pracownicy Miłostowskiego Cmentarza dokonali tego makabrycznego odkrycia i, i, i zgłosili to. To mam, to mam w, do, w dokumentacji. Ale nie mam, info, nie mam śladu pokazującego, że milicjanci wzięli to pod uwagę. A to jest o tyle istotne, że kiedy poszukiwano zwłok tej dziewczynki, to jeszcze zaginionej dziewczynki albo po prostu dziewczynki, to jeszcze milicjanci, a także inni zawodowo związani z tą sprawą, nie wiedzieli z czym mają do czynienia, jeszcze nie padło słowo nekrofilia. Dla nas to dzisiaj jest oczywiste, że bo już znamy bardzo dobrze tę historię. Jesteśmy po wszystkich serialach typu Mindhunter i tak dalej, i tak dalej, zabójcy zawłodnej naszą wyobraźnią, więc o wiele więcej wiemy. Poza tym, żyjemy w kraju wolnym, otwartym na zachód. A PRL przecież był zamknięty, tam nie było informacji, nie było wieści o różnych osobnikach typu, na przykład Ed Gein, Nikt nie wspomniał, nikt nie wiedział o Edzie Geinie wtedy. Do czego zmierzam? Do, zmierzam do tego, że ci policjanci i, i medy, który występuje w, w serialu CBS Reality, opowiadają, że dla nich to była nowość i że to pierwsze zdarzenie lutowe związane z wykradzeniem i zbezczeszczeniem zwłok uznali za czyn szaleńca, że jakiś, za jakiś wybryk chuligański. Nie padło słowo nekrofilia. Nikt, właśnie to jest bardzo ważne, żebyśmy dobrze zrozumieli, na czym polegała robota milicjantów wczesnych. Oni nie wiedzieli, z czym mają do czynienia. Oni mierzyli się z tym zupełnie pierwszy raz. Nie, nie mieli jakichś źródeł naukowych, z których mogliby korzystać. tak? tak tym bardziej, co by że ułatwiło tak, znaczy. Ale z drugiej strony znali przypadki, w których na przykład ktoś z zemsty zabija kobietę i potem ją jakoś szczęści odrywa jej pierś. Na przykład zemsta była znanym motywem. Potem jest za, za, zaginięcie dziewczynki. Nie wiadomo, co się z nią dzieje. Jeszcze się nie łączy tych, tych spraw do końca. I gdyby na przykład to listopadowe wydarzenie zostało, gdyby o tym listopadowym zdarzeniu milicjanci już wiedzieli, ale ci, którzy pracowali nad zaginięciem dziewczynki, no to wtedy chyba już to wcześniej by wiedzieli, że z kim mają do czynienia. Ale z moich informacji wynika, że być może jeszcze tego, tego nie wiedzieli. Dopiero jak znaleziono dziewczynkę i zobaczono, znaleziono, przeprowadzono sekcję zwłok i medyk ustalił, że ona została zbezczeszczona podobnie jak pani... Ciało wykradzionej z lutym, to wtedy zorientowali się, że trzeba te sprawy skomasować, połączyć i wyznaczyć cel, którym jest zabójca, a także nekrofil. Uporządkujmy. Oba wydarzenia miały miejsce na Poznańskich Naramowicach w 1982 roku. Pierwsze to kradzież zwłok 69-letniej Katarzyny P. z kaplicy Naramowickiego Cmentarza. Jeszcze 26 lutego rodzina zmarłej widziała ją w trumnie z różańcem w dłoniach, ubraną w strój na ostatnie pożegnanie. Ale 27 lutego, gdy miał się odbyć pogrzeb, uczestnicy ceremonii w kaplicy zastali pustą trumnę. W niej tylko różaniec, książeczka do nabożeństwa oraz buty zmarłej, ale bez ciała. Zwłoki znaleziono po paru dniach, nagie, zbezczeszczone, z wyciętymi piersiami i narządami rodnymi. I drugie wydarzenie, też na Naramowicach, czyli zaginięcie Alinki 4 listopada 1982. Dziewczynka rowerem pojechała na łąkę pomiędzy ulicami Łużycką a Jasna Rola. Tu mieści się cmentarz Naramowicki, żeby narwać trawy dla królików. Miała wrócić do domu po godzinie dwóch. Zaniepokojony ojciec zaalarmował milicję, błyskawicznie wszczęto poszukiwania, użyto psów tropiących, jednak po dziecku nie było ani śladu. O ile w sprawie poprzednich czynów nekrofila media milczały, o tyle w sprawie zaginięcia 11-latki milicja zwróciła się o pomoc. W dzienniku telewizyjnym pojawił się komunikat o poszukiwaniach alinki. Niestety dziewczynki żywej nie odnaleziono. Po upływie półtora miesiąca od zgłoszenia zaginięcia 15 grudnia 82 roku nagie ciało dziecka znaleziono na nasypie kolejowym. Dziewczynka została okaleczona tak samo jak wcześniej 69-letnia Katarzyna P. I wtedy milicjanci uświadomili sobie, że to musi być ten sam sprawca. A jednocześnie funkcjonariusze dostali sygnały o dwóch kolejnych przypadkach zbezczeszczenia zwłok: tym razem nie na Naramowicach, ale na cmentarzu Miłostowo. Jeden przypadek miał miejsce pod koniec listopada 82 roku, kiedy trwały poszukiwania Alinki, a kolejny niedługo po znalezieniu jej ciała, w styczniu 1983. Mówimy o wydarzeniach z początku lat 80., tymczasem należałoby jeszcze wrócić do lat 70.. W końcu makabryczna działalność kolanowskiego zaczęła się właśnie wtedy. Nekrofil z Poznania przyznawał się do zabójstwa i okaleczenia 21-letniej Kazimiery G., którą poznał na dworcu kolejowym w Poznaniu. Morderstwa miał dokonać 27 października 1970 roku. Potem miał też dokonać serii napadów na kobiety w innej części miasta, w okolicach jeziora Rusałka. A jednocześnie miał rodzinę, żonę, dwoje dzieci. Mówiliśmy o tym, że on sobie w, w tym życiu seksualnym nie za bardzo radził. Natomiast w wieku 23 lat jednak żeni się, znajduje żonę, Zofię, salową w szpitalu. Wydawałoby się, że układa sobie życie zupełnie zwyczajnie ma dwie córki czyli żył zupełnie tak jak przeciętny człowiek. W tej opinii psychiatrycznej z 70. lat znalazłem wyznanie jego, że ożenił się z tą panią, nie dlatego, że chciał, albo czuł jakąś przemożną potrzebę, ale dlatego, żeby komuś udowodnić, że jest w stanie się ożenić, albo żeby się zemścić na jakiejś innej dziewczynie. które teraz nie pamiętam dokładnie, ale było takie sformowanie, że on właściwie ożenił się nie z miłości nie. Z jakiegoś wyrachowania, ale nawet ale z, z, z przekory. Więc to, to, to taki był początek tego małżeństwa. Przynajmniej tak on mm -hmm. powiedział lekarzom. Więc tu już mamy informacje, w jaki sposób wszedł, do, w, wszedł w małżeństwo. To nam daje jak, jak, jakąś perspektywę spojrzenia na niego. No i cóż, on miał bardzo pobudzone libido. Dziwnie się tak mówi trochę o, 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 o tych sprawach, mając też świadomość, że pierwsza żona Kolonowskiego jeszcze, jeszcze żyje i, i z całą pewnością to w niej jakoś rezonuje cały czas. Ktoś mi kiedyś powiedział, że ona, kiedy dowiedziała się o tym, choć już nie była jego żoną, wyłysiała chyba, straciła wszystkie włosy. No ale tak, no, tam dochodziło do nieporozumień na, tym, na, na, na tle seksualnym. Tym bardziej, że jego żona miała pierwszą, drugą, urodziła pierwszą, drugą córkę. Jego strasznie nosiło, no i zaczął napadać na dziewczęta, na kobiety, niedaleko jeziora Rusałka. W końcu został złapany i został skazany na, na parę lat. To, to żona małżeństwo jego... przetrwało bardzo niewiele. On miał 23, jak się żenił, 25 chyba, jak go złapano i zatrzymano, prawda? Tak. Małżonka złożyła Papiery rozwodowe, zdaje się, kiedy, wtedy, kiedy, tak wyczytałem w tej opinii chyba, kiedy zbliżał się koniec jego odsiadki. No i potem wyszedł z więzienia i nie miał gdzie się podziać. Ale jednak poradził sobie, wyszedł w 79 i też po jakimś czasie miał konkubinę. Tak, spotkał starą, dobrą znajomą, z którą kiedyś nawet zaczął się spotykać, ale z różnych powodów ich ścieżki się rozeszły. I któregoś razu się spotkali, nie pamiętam, czy to na Półwiejskiej, tam, gdzie ona mieszkała ze swoim aktualnym mężem, nieistotne, ważne jest to, że w pewnym momencie związali się ze sobą i on u niej zamieszkał, nie wiem, czy razem przenieśli się na ulicę Wodną, tam, gdzie mieścił się ten później jego sławetny strych. Ale tak, ale w pew no, widzimy człowieka, który z jednej strony ma wielkie kłopoty z kobietami, ale z drugiej strony jakoś sobie z nimi radzi. Żonę ma, potem konkubinę. Człowiek zagadka, prawdę mówiąc. Milicja zainteresowała się nim tak? Jeszcze nie wiedząc, że to jest on? Właśnie w momencie, o którym pan wspominał, czyli skradzione zwłoki z kaplicy cmentarnej, to luty 82 rok, potem listopad 82, czyli zaginięcie, a potem odnalezienie okaleczonych zwłok Alinki. W jaki sposób on te zwłoki okaleczał? W jaki sposób? No, miał nóż, i w związku z tym, że jak potem biegli, zdiagnozowali, był fetyszystą, nie dbającym o kobietę jako integralną całość, tylko jako coś, co ma piersi i genitalia, no to on to wycinał i zabierał do swojego strychu, który był umiejscowiony. Na górze kamienicy, w której zamieszkiwał ze swoją konkubiną, tam w pewnym momencie pojawiła się szmaciana, chyba szmaciana lalka, do której przyszywał skrawki kobiecego ciała. No i dotykając tej lalki, tych skrawków, mówiąc różne czułe słowa, bo to jest bardzo ważne, dla nie wiem, profilu tego człowieka, mówiąc różne czułe słowa, maleńka, kocham cię. Dokonywał masturbacji. W ten sposób pozyskiwał gratyfikację seksualną, przyjemność seksualną. On te lalki sam sobie szył. Tak, znaczy, tak, to była jakaś taka szmaciana lalka, do której przyszywał fragmenty ciała. Ta, sam, sam to robił. Ale były to lalki no, naturalnych rozmiarów ludzkich. Chyba tak. Nigdy nie widziałem na zdjęciu, tak nie przypominam sobie teraz. A też koledzy, koledzy milicjanci nigdy dokładnie nie opisywali tego. Ciekawe, że pewne rzeczy mamy bardzo plastycznie, sugestywnie opisane, ale niektóre, niektóre im się zatarły, niektóre fragmenty im się zatarły, niektóre detale im się zatarły i, i nawet nie możemy chyba sobie dokładnie wyobrazić, jak to wyglądało. W telewizji CBS Reality, w ramach y, ruszającej serii Kryminalne Śledztwa PRL, no, lada chwila ukaże się odcinek Poznania. E, do tego dokumentu udało się zaprosić wielu bardzo ciekawych gości. Jest pan, jest pan e, Marcin Myszka, autor kryminatorium, e, jest wspomniany przez pana Roman Wojtyniak, jest Andrzej Reichelt, obrońca. Kolanowskiego, to też bardzo ciekawa perspektywa opowieści. Jest doktor Marian Stochaj, patomorfolog, który opowiada, no, z medycznego punktu widzenia, jak Edmund Kolanowski dokonywał no, tych swoich zabiegów, oddzielenia części ciała. I on no, używa sformułowania właśnie, że, że jak chirurg, bo to było właściwie zgodnie ze sztuką medyczną wszystko robione. Tak. Tych gości, których pan wymienił, dla nich samych warto obejrzeć ten program. Jeszcze możemy powiedzieć na przykład o Łukaszu Wrońskim, znanym polskim psychologu i, co ważniejsze, dla nas profilerze, który, który na potrzeby książki o seryjnych i wielokrotnych mordercach badał także Kolanowskiego. Rzeczywiście Marian Stochaj, doktor Marian Stochaj, taka nasza poznańska, wielkopolska, ale nie tylko, bo i w Warszawie w latach 70. pracował. Bardzo ciekawie w tym serialu, ale także w naszym audioserialu opowiada o tym, jak badał i Kolonowskiego, a wcześniej niektóre jego ofiary. Warto zwrócić uwagę, na co już przed jakiś czas temu teraz zwracałem uwagę, kiedy on mówi, że to była nowość w kryminalistyce. Nie wiem, czy to była absolutna nowość, ale, ale dla nich to była nowość. To, więc to jest bardzo ciekawy moment. Tak, i on też pokazywał, że to cięcie na kolejnych ciałach było coraz bardziej fachowe. Zgodne ze sztuką, jak pan powiedział. I w związku z tym typowano. Ludzi, którzy byli związani jakoś z tą branżą, gdzie bardzo ważne jest fachowe cięcie, czyli na przykład typowali rzeźników, ale też typowali prosektorów, i nawet do jednego z prosektorów dotarli, zdaje się, skoła, który folgował sobie seksualnie w, w, w pracy. No ale okazało się, że to nie był, nie był on. Także jakichś zimnych chirurgów również typowano. No ale potem okazało się, że robi to ktoś, kto nie jest związany z tą rzeźniczą, nożową branżą. Jedyne przygotowanie Edmunda Kolanowskiego do tego, co robił ze zwłokami kobiet, jakkolwiek okropnie to brzmi, to to, co obserwował jako nastolatek, gdy trafił do szpitala psychiatrycznego. Placówka była umiejscowiona tuż obok prosektorium. Kolanowski wraz z kolegami wdrapywał się na drzewo i stamtąd obserwował, co patomorfolodzy robią podczas sekcji zwłok. I jeszcze jeden epizod z jego życia, gdy był nastolatkiem. Do dziewczyn nie miał jakoś śmiałości, z popędem radził sobie w taki sposób, że z podwórek kradł suszącą się na sznurkach damską bieliznę, zakładał na siebie biustonosze, kobiece majtki i tak się zaspokajał. Pierwszy stosunek seksualny z kobietą odbył w wieku 22 lat. To była prostytutka, która mu pokazała co i jak i dodała pewności. Ale dla niego taki zwyczajny seks to było o wiele za mało. Jego potrzeby zdecydowanie odbiegały od normy. W serialu dokumentalnym Kryminalne śledztwa PRL wypowiada się m.in. zmarły kilka miesięcy temu znany poznański adwokat, Andrzej Reichelt, który z urzędu bronił kolanowskiego. Pierwszy raz widziałem się z tym klientem na zapoznaniu, no i już to pierwsze wrażenie było fatalne. Bo on tak się podniecił tymi fotografiami w tych aktach, że zupełnie aż trząsł się. Było widać, że z tym człowiekiem jest coś nie w porządku. To jest niewiarygodne, żeby tak zachowywał się człowiek normalny. Tak zwany normalny. Tak w serialu CBS Reality o Edmundzie Kolanowskim mówi mecenas Reichelt, ale to wszystko działo się, gdy zabójca i nekrofil był już w rękach milicji. Jak w końcu wpadł, no już, właśnie. Już milicja go przecież parę razy miała na oku, tak? Ten cmentarz był y, obserwowany. Tak, tak. On dokonał zabójstwa na cmentarzu w, na Naramowicach. I po tym zabójstwie przeniósł się na Miłostowo. I to przeniesienie się będzie dla niego potem ważne, bo on będzie miał taką strategię czy taktykę, że nie będzie się przyznawał do czynów nekrofilnych w, na, na Ramowicach, no bo tam było zabójstwo, będzie tylko się przyznawał do czynów na Miłostowie, bo tam. Bo tam wpadł. Bo tam, tak, ale tam, no, tak, tam wpadł, ale tam nie było zabójstwa. No tak, wpadł, więc nie mógł się od tego odżegnać, ale tam nie było, tam nie było zabójstwa, więc on pewnie sobie myślał, że to będzie skuteczna linia obrony. A jak wpadł? No wpadł inaczej niż na filmach i serialach, w których dzielni policjanci czy profilerzy ścigają seryjnych zabójców. Zazwyczaj w takich opowieściach jest tak, że jakiś śledczy Zazwyczaj jest tak, że przestępcą jest geniusz zbrodni, a tym, który go ściga, jest geniusz policji, czy genialny detektyw, i on, mocą swojego, swojego logicznego myślenia, czy mocą swojego profilerskiego obprzyrządowania intelektualnego, w końcu wytypowuje trafnie człowieka. Tu było zupełnie inaczej. Tak zazwyczaj się dzieje w rzeczywistości. Jakiś, jakiś drobiazg jest ciekawym tropem, który nie zostaje zignorowany na szczęście, bo on okazuje się kluczem do, do rozwiązania zagadki. Tu było tak, że Kolanowski 6 maja 1983 roku wybrał się na film. Do kina, kina Apollo, więc to jest jedna z takich ważniejszych mm -hmm. miejscówek w tym kryminalnej, tej krymina, na tej kryminalnej mapie. Kino Apollo, w pasażu Apollo, gdzie puszczano tego wieczoru, 6 maja, film Marka Piestraka, Wilczyca. Szokujący wówczas i pewnie i dziś mógłby być szokujący. Tak, można. Tak, tak. Szokujący. Jego nie tyle szokował, co rozochocił, podniecił. Kiedy zobaczył nagą pierś kobiety, martwą kobietę, przebijaną jakimś tam osikowym kołkiem. Był rozstrojony, na co później zwracał uwagę sąd. Dla, dla sądu to było ważne, że był na tym filmie i że ten film go bardzo mocno pobudził. Wrócił do siebie do domu na ulicę wodną, bo wtedy już mieszkał na ulicy wodnej. Uzbroił się w linkę, w saperkę własnej roboty, w nóż. W, miał ze sobą tę saperkę owinął w papier pakowy, wsiadł w tramwaj i pojechał wieczorem, późnym wieczorem, na cmentarz Miłostowski. No, i to była bardzo też interesująca, ciekawa, ciekawa sytuacja z punktu widzenia profilowania czy refleksji, wiedzy na temat, na temat seryjnych zabójców, ponieważ jak sam doktor Stochaj powiedział, on był w stanie eskalacji, to znaczy on wyciągnął tym razem ciało. Bardzo skromny, skromnie postury człowiek to był, to jest, to jest istotne. I on wielokrotnie zadziwiał milicjantów swoją krzepą. Więc on wyciągnął przy pomocy linek ciało tej pani i zaczął wykrawać Teraz już potężny płat skóry. Doktor Stochaj porównał go do stroju kąpielowego. Widziałem zdjęcia przerażające. Ten płat skóry był zwinięty, prawie całkowicie zwinięty. No i w tym momencie pojawia się patrol składający się z Stanisława Sobczaka i Zenona Baranka. Oni przed chwilą byli. Na działce jakiegoś kolegi, sąsiadującej z tym cmentarzem, czy obok tego cmentarza, umiejscowionej, wypili tam sobie herbatkę, jakąś ciepłą, zaczęli iść. Jedną z alejek. Było bardzo, bardzo ciemno. Oni prawie nic nie widzieli. Nie widzieli. I w pewnym momencie coś tam im mignęło, coś usłyszeli. Jeden z nich. Zdaje się Stanisław Sobczak powiedział do Zenka Baranka, żeby wystrzelić, wystrzelić racę. No i wystrzeli racę, Okazało się, że gdzieś dalej jest, ktoś tam się czai i, i, i znika. Widzieli tylko mignięcie. Tutaj jeszcze trzeba powiedzieć o tym, że jeden z nich wyciągnął broń. P-64. Chciał strzelić do uciekającego mężczyzny, ale w związku z tym, jak to mi tłumaczono, zrobił to bardzo wolno, więc nabój gdzieś tam wyszedł, coś zablokował. Robił to wolno, żeby nie zrobić hałasu. Żeby tak, nie zrobić hałasu. Mhm. A, no, ale w związku z tym broń się zacięła, strzelił, nie oddał strzału i cel uciekł. Oni zajrzeli do tej trumny, z, 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 potem omietli wzrokiem ten las, nie biegli za nim. Pytałem parę dni temu Stanisława Sobczaka, czy pobiegli za nim. Nie pobiegli, natomiast zaalarmowali czy powiadomili oficera dyżurnego, tam były jakieś problemy z radiofonem. Za telefonem to nie działało. Potem, jak już się połączyli, to on ich nie rozumiał, tak mi opowiadał Sobczak, no ale w końcu udało się jakoś tam powiadomić, że coś się dzieje na cmentarzu. No i wtedy zaczynają oficer dyżurny zaczyna powiadamiać i szefa, a tamten kolejnych swoich swoich pracowników. Między innymi został powiadomiony Roman Wojtyniak, wtedy porucznik, który miał wówczas jakąś małą bibkę towarzyską rodzinną u siebie w domu. Podjechała pod niego Nyska, zawiozła na cmentarz, wysiadł no i w tych ciemnościach, ale nasłuchując skąd dobiega dźwięk w końcu doszedł i tam spotkał Zenona Baranka i Stanisława Sobczaka. Jeden z nich miał w trzęsących się rękach pistolet i mówił, że, że o mały włos go nie zabił, ale, ale pistolet nie wypadł. I cóż, formuje się ekipa, która obsługuje tego rodzaju zdarzenia, czyli technik kryminalistyczny, jest prokurator, medyk. Oni zdaje się pojawili się gdzieś tak o 5, 6. Medyk, czyli doktor Stochaj, trochę innych oficerów. I zaczynają oględziny miejsca. Wcześniej, jeszcze zanim ta ekipa się pojawi, o tym zapomniałem, puszczają psy. Po kolei, pierwszy, drugi pies, potem chyba z komendy wojewódzkiej. Także przywieziono psa, ale on po przejściu jakiegoś tam odcinka gubił trop, więc te psy no Nie do końca się sprawdziły, Asz, być może nie, nie było szansy, żeby się sprawdziły, no ale one nie doprowadziły do, 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 do przystępstw, gdzieś tam ten trop się urwał, i potem, jak mówię, ta ekipa się sformowała. To już była szósta, była rosa, była mgła, 4 stopnie Celsjusza, taka była temperatura. Zaczynają się te oględziny. Wojtyniak w pewnym momencie tak mi opowiadał: Zobaczył ślad stopy, ślad buta. Pochylił się nad tym śladem i powiedział: On musi być, to musi być mały facecik. W różnych opracowaniach, także w drugim wydaniu, Martw Chciał, jest napisane, że już w styczniu, 28 stycznia, sprawca pozostawił ślad Buta. Po tych wszystkich ustaleniach stwierdzam, że chyba jednak nie. Że chyba jednak nie. Dopiero wtedy, w maju. I wtedy można było po tym śladzie stwierdzić, że to jest człowiek niewielkiej postury. To, to trochę zawęziło krąg poszukiwany. Troszeczkę, troszeczkę zawęziło. Mhm. Tam zabezpieczono, jeśli dobrze pamiętam, wczoraj jeszcze przeglądałem jakieś dokumenty, 15 śladów. Z czego jeden był kluczowy? Z czego jeden był kluczowy, i ten kluczowy chyba został oznaczony numerem 1. Um, co to było? To nie było ciało, to nie była saperka, nie wiem, jakiś inny. Poważniejszych rozmiarów element, tylko to było coś, co inni milicjanci, może by nawet wykopali <noise> nogą, jako po prostu kawał papieru, który z jakiegoś powodu tam się dostał. Ale oni podnieśli ten papier, przyjrzeli się i okazało się temu papierowi, papierowi pakowemu i tam znaleźli nalepkę z napisem: Polena Łaskarzew. Całe szczęście, że tego nie zignorowali. Później może tutaj jeszcze powiem o jednej rzeczy. Kiedy major Wojtyniak wrócił potem do domu, powiedział do swojej żony: Za tydzień będziemy go mieli. I wczoraj jeszcze rozmawiać, akurat rozmawiałem z nim przez telefon, żona była obok i przypomniałem to, mówi, że a propos żony, właśnie teraz napisałem czwarty odcinek audio serialu i kończę go tym jego zwrotem do, do żony. Um, I on mówi do żony właśnie za, za tydzień, za tydzień go będziemy mieli. A żona puka się po głowie: i mówi, "Ty wariacie. Na pewno nie. Na pewno nie. Pomylił się o jakieś 2-3 dni i rzeczywiście rzeczywiście go za, z, namierzono. Jak namierzono? Ten papier pakowy. Z tą, na, z tą naklejką Polna Łaskarzew okazał się um, no bardzo ważny, ponieważ. Łaskarzew to jednak inna część, tak? Polski. Tak, tak. Ale oni sprawdzili sobie, z kim, jaką firmą Polna Łaskarzew kooperuje w Poznaniu, i okazało się, że jest jedna firma. Polna Łaskarzew to była firma produkująca kartony, mhm. pakowania. Do kremów chyba, już teraz nie pamiętam na pewno, ale na pewno to były opakowania. I okazało się, że, że współpracuje z tą firmą jedna firma w Poznaniu, Ziołolek. Na szczęście, po pierwsze, szef tej, 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 tej firmy, kierownik czy dyrektor, już niestety nieżyjący, nie przywitał Romana Wojtyniaka, kiedy on się u niego pojawił i zapewnił go, że będzie... Że będzie mu pomagał. Bardzo ciekawa, bardzo filmowa scena, kiedy Wojtyniak po raz pierwszy wchodzi do tego dyrektora i mówi: Panie dyrektorze, czy tam kierowniku, ma pan, ma pan zabójcę u siebie. A na to kierownik mówi: ja, A ja miałam broń, więc jesteśmy <śm> bezpieczni. To po pierwsze, czyli współpracował z nimi dyrektor, pomagał im. Po drugie, niewielu było mężczyzn. W tej firmie, paru tylko, i po trzecie, ci pracownicy mieli filmowe obuwie. Więc bardzo łatwo można było namierzyć mężczyzn o małej stopie. Dział kadr doskonale wiedział, kto ma jaki rozmiar, tak. no bo musiał te służbowe buty załatwiać. I potem, jak rozmawiałem z kolegą, panem Wiesławem Nowakowskim, z kolegą Edmunda Kolomskiego, to mówi, że pamięta, że był taki moment, kiedy pytano ich o Numery butów, bo chcą im sprawić nowe buty. I to było właśnie w tym, mhm. w, tym, w tym miejscu. Czyli nikt nie podejrzewał, że to jest pytanie tak naprawdę od milicji. Nie natomiast Kolanowski, z tego co mówi pan Wiesław, musiał chyba zauważyć. Kogoś z operacyjnych, kto za nim chodzi, bo on miał założoną tak zwaną betkę, czyli obserwację. Mm -hmm. Musiał zauważyć, bo on parę dni, czy tydzień, czy dwa tygodnie przed zatrzymaniem opowiadał swoim kolegom z pracy, że ma jakieś związki z Solidarnością. I tajniacy A. za nim chodzą. No, tak to chciał uzasadnić. No. Prawdopodobnie mnie taką sobie narrację, sobie narrację wymyślił. Więc sprawdzono mężczyzn pracujących, wziąło leku. Było ich czterech, wytypowano czterech, założono im betkę, obserwacje i w pewnym momencie porucznik Wojtyniak zostaje odwiedzony przez swojego współpracownika. On poszedł na ulicę Wodną, żeby sprawdzić niejakiego Edmunda Kolanowskiego. Zrobił tak zwane rozpoznanie posesyjne, wypytał sąsiadów, ktoś tam powiedział, że mieszka tu taki dziwoląg, on ma taki strych, a poza tym ostatnio jest ma jakieś zadrapania. Na, 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 na twarz. Ważny sygnał. Tak. A kolonowski, kiedy nekrofil, który uciekał, musiał uciekać przez różnego rodzaju haszcze, więc była możliwość, że on się podrapał wtedy. I Wojtyniak mówi, tak opowiadał nam, tak, to wszystko się zgadza. No i postanowiono go zatrzymać. To znaczy, tak zwana wierchuszka, czyli szefostwo Wojtyniaka, chciało go natychmiast zatrzymać. To już była połowa. To już była połowa maja, Wojtniak mówił, ale podpracujmy to jeszcze, jeszcze dokładnie sprawdźmy. Zobaczmy, jak, jak, jak wygląda jego praca, żeby to wszystko dokładnie, ładnie zabezpieczyć, no ale według niego kierownictwo spieszyło się. I być może dobrze, że się spieszyło, bo Kalanowski tamtej nocy, kiedy musiał obejść ze smakiem, porzuciwszy ciało, on nie zapomniał, on, znaczy, on nie. On jego nie porzucił o pragnienie obcowania z, z ciałem. On cały czas jakby był we władaniu tego pożądania. I on nawet sobie obiecał, że zabije koleżankę swojej żony, żeby mieć jakieś świeże ciało. Więc on wtedy był w jakimś takim drapieżnym, prawdopodobnie, nastroju. Co prawda, na drugi dzień nie poszedł, nie poszedł do roboty, bo się przeziębił, uciekając, no, ale, ale to, to ciśnienie, ta, te fantazje prawdopodobnie w jego głowie ciąg, ciągle buzowały, one no, jeszcze nie zdołały osiągnąć y, ujścia. Yy. I teraz przenosimy się do chyba 16 maja, wtedy było zatrzymanie. I możemy je sobie opisać z dwóch perspektyw. Pierwsza perspektywa to jest perspektywa pana Wiesława. Siedzą sobie, <laughs> siedzą sobie gdzieś tam na warsztacie, dłubią w silniku. Mm -hmm. I w pewnym momencie otwierają się drzwi, wchodzi dyrektor ziołoleku, wita się z panem Wiesławem, z panem Edmundem i mówi Panie Edmundzie, tutaj do pana przyszli. I wtedy przed Edmundem stawia się taka rosła postać, wąsata, jeśli dobrze pamiętam, podaje dłoń Edmundowi, Edmund mu Oddaje uścisk, i wtedy na jego dłoni lądują kajdanki. Zostaje lekko popchnięty. Pan Stanisław mówił, że widział, jak Kolanowski odchodząc, uśmiechnął się z jakąś taką, może de delikatną rezygnacją. Tak mi niedawno powiedział, to mam utrwalone, to się pojawi mm -hmm. w audio w serialu. I wyszedł. Zapytali oczywiście tego dyrektora, czy może jakiegoś kierownika, co się stało. On tylko tak lakonicznie im powiedział. Eda ma nagrzebane w życiorysie. Tak mówiono o nim. Eda ma nagrzebane w życiorysie. A z punktów no, i, i, i zniknął. I tyle widział kolega z pracy. Tak, tak. Ale w związku z tym, że ktoś z nich, ktoś z nich miał kolegę czy krewnego w komendzie, nie pamiętam czy wojewódzkiej, czy miejskiej, więc bardzo szybko dowiedzieli się, jakich to strasznych czynów dopuścił się Kolnowski. A z perspektywy Wojtyniaka było tak, że on no, przyjął do wiadomości rozkaz, że należy dokonać tak zwanej realizacji, czyli zatrzymania. Wybrał najlepszych do tego rodzaju czynności. Wśród nich właśnie był Grzegorz Palacz, taki najbardziej chyba umieśniony mężczyzna. Funkcjonariusz, który później zakładał ekipę komandowską w poznańskiej milicji. Nie pamiętam, kto tam jeszcze był. Oni pojechali. pojechali Pewna część funkcjonariuszy obstawiła całą firmę. Wojtyniak siedział u siebie w gabinecie i czekał na relacje. Ci wjechali, poszli z dyrektorem do miejsca, w którym przebywał Kolanowski. On się oczywiście wcześniej upewnił, czy Kolanowski jest, weszli tam, przedstawił go. No i tutaj mamy podobną sytuację. Komandos, przyszły komandos, zakłada mu kajdanki wyprowadza go i przewożą go na komendę miejską. Wtedy robi się poruszenie. wszyscy mhm. chcą zobaczyć, jak wygląda ten, kto kogo przez ostatnich parę miesięcy ścigała cała milicja wielkopolska. Bierze go najpierw na przesłuchanie dr Stochaj. Bardzo ciekawą rzecz powiedział, mianowicie, znaczy on wiadomo nie mógł przesłuchiwać. Mhm. To nie było w jego kompetencjach, on miał tylko go zbadać i przekazać ustalenia swoim kolegom, ale on kiedyś był milicjantem, doktor Stochaj, mm -hmm. i on czasami zakładał jakieś pułapki na tych swoich pacjentów, czasami ich podgadywał, czasami właśnie jakoś próbował ich podejść, żeby oni przynajmniej troszeczkę się otworzyli. I tutaj tak było. On rzucił, no, on rzucił jakieś pytanie, czy jakąś sugestię związaną z trupami, z martwymi ciałami. I Kolanowski podobno, tak mówi doktor Stochaj, powiedział. Ja już ja bym wiedział, co zrobić z tym ciałem, więc on potem mógł zdać relację swoim kolegom, co tutaj zostało powiedziane. Uspokoił go tego kolonowskiego, bo on był bardzo roztrzęsiony. Uspokoił go, zbadał i sobie poszedł. Stanisław Sobczak opowiada, że on w pewnym momencie wleciał do pokoju przesłuchań, żeby zobaczyć, jak wygląda kolonowski. No i cóż, i tutaj tak naprawdę dopiero zaczyna się robota. W filmie <laughs> sensacyjnym tu byśmy zakończyli. A tak naprawdę robota się dopiero zaczyna, to był jakiś półmetek. Teraz trzeba było go przesłuchać, ale w taki sposób, żeby on przyznał się do zabójstwa Alinki. A on tego nie chciał zrobić. Dość długo, I bardzo długo. Przesłuchiwano go dużo, przesłuchiwało go dużo funkcjonariuszy, dużo oficerów. Prawdopodobnie za dużo. I w pewnym momencie komendant Wielkopolskiej Policji, szef Wielkopolskiej Policji zadecydował, że tutaj już nic więcej się nie ugra i trzeba to przekazać komendzie wojewódzkiej. I tak też się stało, ale to nie było tak, że zabrano tę sprawę wszystkim z Komendy Miejskiej. Oddelegowano sierżanta sztabowego Zbigniewa Koteckiego i on razem później już z policjantem z Komendy Wojewódzkiej, czyli wówczas porusznikiem Jakubowskim, współpracował po to, żeby dalej przesłuchiwać Edmunda i spróbować go rozkuć, czyli skłonić do przyznania się do zabójstwa. No bo on się przyznał do tych czynów, jak w innych nami do zabójstwa. Nie? Tutaj było to wielkie zadanie. Czyli trzeba było po pierwsze go rozkuć, a potem trzeba było to wszystko bardzo dokładnie zweryfikować, bo czasami sprawcy się przyznają do czegoś, czego nie zrobią, czego nie, czego, czego nie zrobili. Ale w międzyczasie Konowski zaczął przyznawać się do innych zabójstw. Więc i to trzeba było zweryfikować. Przyznał się też do zabójstwa kobiety, której ciała do dzisiaj nie znaleziono, a za którą został skazany. Co więcej, Kolanowski, tak mówi porucznik teraz, major Wojtyniak, przyznał się do sześciu zabójstw, z, których, z części których się wycofał. Został ostatecznie skazany za, za trzy zabójstwa. W aktach przej przejawia się taka sprawa zaginionej. Kelnerki z wuzetki poznańskiej kultowej kiedyś kawiarni, ale z tego zabójstwa zrezygnowano, bo nie było żadnych dowodów. Ale Wojtyniak właśnie ostatnio twierdził, że on się przyznał policjantowi, który go rozkuł, czyli kapitanowi Gajdam Gajdamowiczowi, o pseudonimie Kapitan Szrama do sześciu zabójstw. Co go skłoniło do tego, żeby w końcu się przyznać? Wizyta matki w więzieniu. No ta wizyta matki być może była jakimś elementem, ale po wizycie, po wizycie matki to był pomysł prawdopodobnie porucznika Jakubowskiego, żeby go tak bardzo emocjonalnie podejść. On zrobił na nim wrażenie. Kiedy, matka, kiedy, kiedy skonfrontowano Jakubowskiego, Kolanowskiego i matkę, to i matka powiedziała do Edmunda, nawet zaskakując pozytywnie Jakubowskiego, Edmundzie, tutaj jest pan, któremu ja całkowicie ufam, pamiętaj, ja ciebie kocham, ale musisz, musisz powiedzieć temu panu prawdę. A I Karolowski podobno zaczął, nie wiem, czy wtedy przy matce, czy potem jak ją już wyprowadzono, zaczął się bardzo mocno trząść. I Jakowski myślał, no, pewnie pomyślał sobie, no, wygrałem. <laughs> udało się, ale się nie udało. On jakoś tak się wziął w garść, skupił się w sobie i nic nie powiedział. Znaczy, powiedział to, co często powtarzał, jak refren, panie poruczniku, gdybym to zrobił, to bym się przyznał. Więc być może to był taki element, który złożył się na to, że Kolonowski w pewnym momencie zmiękł i przyznał się bardzo takiemu. Mocnemu milicjantowi. Ale wtedy, się, ale wtedy jeszcze się nie ujął, nie zmiękł, wtedy jeszcze, wtedy jeszcze trzymał fasą. Oczywiście to nie był czas badań DNA, które rozwiałyby różne wątpliwości. Jednym z dowodów w jego sprawie, oprócz ostatecznego przyznania się do winy, były ślady krwi na jego kurtce. To, co udało się ustalić, to to, że była to krew tej samej grupy, co krew zamordowanej Alinki. Wiadomo, że 11-letnia Alinka i 21-letnia Kazimiera G nie były jego jedynymi ofiarami. Kolanowski działał też poza poznaniem. Gdy był już zatrzymany, milicja w całym kraju szukała podobnych przypadków. Udowodniono mu zabójstwo 20-letniej kobiety w warszawskim Wawrze w marcu 1981 roku, a także okaleczenie zwłok kobiety w kaplicy cmentarnej w Nowej Soli w lipcu 80. Czy to wszystko? On sam później przyznawał, że na sumieniu ma jeszcze więcej. I to też charakterystyczne dla okresu PRL. Wiele osób miało wrażenie, że przestępczość na dobre zaczęła się w latach 90., a wcześniej milicja solidnie dbała o bezpieczeństwo. Wrażenie było raczej mylne i osiągnięte celowo. Informacje o tym, co robił Kolanowski, wtedy w ogóle nie przedostawały się do prasy, więc o makabrycznych czynach nekrofila wiedziało bardzo ograniczone grono. I tak było we wszystkich tego typu sprawach. Dopiero potem, gdy sprawca stawał przed sądem i był karany, gazety opisywały proces, bo tu już można było powiedzieć, jaka skuteczna jest milicja, skoro schwytała takiego dewianta. Badając sprawy sprzed lat, oczywiście że sięgamy do akt sądowych, prokuratorskich, ale ważnym też elementem badania tych spraw jest sięganie do doniesień prasowych sprzed lat. Co pisała prasa poznańska zanim doszło do zatrzymania? Kolanowskiego i, i, i potem, kiedy już był proces. Czy w ogóle to, co się działo na cmentarzach, jako, w jakikolwiek sposób przedostawało się do prasy? Nic o tym nie wiem, żeby prasa. Bo, bo dziś, o fakt SuperExpress na pewno by grzmiał na pierwszych stronach o takich historiach. Prawdopodobnie tak, choć tu też moglibyśmy się zdziwić. Rozmawiałem ostatnio z dwoma profilerami, którzy mówią, że czasami pewne sprawy, nawet związane z seryjnymi zabójcami, nie wychodzą na jaw albo nie przyciągają uwagi mediów. Ale tak, oczywiście, pewnie dzisiaj zrobiono by z tego prawdziwy horror oparty na faktach. Tym bardziej, że dzisiaj pojawiają się w kinach horrory oparte <grych> na faktach. Z tego, co wiem, to prasa nic nie pisała poza informacją, że zniknęła dziewczynka. Czyli hmm. w momencie dopiero, kiedy było zaginięcie, a potem odnalezienie zwłok, no bo tego już się nie, nie dało przemilczeć, tak? Ginie dziecko, a ja znam, potem... Ja znam artykuły tylko z czasu, kiedy był proces. Hmm. I to były już wielkie artykuły. Rozmawiałem z dziennikarzem Kazimierzem Brzezickim, który relacjonował proces dla głosu wielkopolskiego, i on mi powiedział, że ten sprawa kolonowskiego, proces kolonowskiego był przyłomowy dla poznańskiego dziennikarstwa. Stwierdzono, że mimo iż mamy PRL, mamy nie wiem komunizm czy socjalizm, czyli taki system, który jest doskonały, w którym nie popełnia się tego rodzaju zbrodni, to mimo wszystko ktoś tam wyczuł, że ludzie chcą o tym czytać. I, i zaczęły się pojawiać duże, rozbudowane artykuły z procesu. Mieliśmy wtedy w Poznaniu Kazimierza Brzeżickiego, ale też mieliśmy bardzo taką barwną postać, dziennikarza, który bardzo dobrze żył z milicją, o pseudonimie Żuk, który no, <gry> niezwykle, niezwykle, niezwykle soczystą, jędrną polszczyzną opowiadał o tym procesie. Na przykład pamiętam, mam w głowie taki jeden na głowę, kamera wścibska i dokładna. <grych> I to nawiązywało do tego, że w czasie sądu, podczas jednej z rozpraw, sąd zlecił odtworzenie nagrania wizji lokalnej. I to było bardzo ciekawe, bo sąd tak ułożył, usta kazał ustawić sobie ten stół z odtwarzaczem i telewizorem, żeby jednocześnie móc obserwować to, co jest nagrane przez operatora i z drugiej strony, i jednocześnie móc obserwować reakcję kolanowskiego. I to było dla sądu bardzo ważne, że kolanowski był żywo poruszony, oglądając siebie samego, który powtarza czynność, która sprawia mu przyjemność. Więc takie były. Więc te artykuły się pojawiały, ale już w trakcie rozprawy, i wtedy dość dużo ciekawych fraz się pojawiało, dużo opisów. No bo to już był sukces milicji, tak? Został złapany przestępca. Póki nie ma sukcesu, póki jest przy, przy poszukiwany, po co się strach. Tak. Pamiętam, że jak, pamiętam, że jak jakiś czas temu tak regularnie czytałem prasę perlowską, głównie znakomicie zdigitalizowany dziennik łódzki. To rzadko kiedy natrafiałem na ślady prasowe jakichś słynnych dzisiaj spraw z tamtego czasu. Prawie, prawie rzadko, choć niekiedy pojawiały się jakieś reportaże bardziej rozbudowane, ale, ale, ale jak już. Ale dopiero wtedy, kiedy ktoś już trafiał przed oblicze sądu. Tak, i to też zazwyczaj była krótka notatka gdzieś na jednej z ostatnich stron. Kolanowski był jednym w sumie z ostatnich skazanych na karę śmierci co zdecydowało o takim wymiarze kary. No, myślę, że on zostałby skazany z, za zabójstwo Alinki na, na, na karę śmierci. No, bezwzględny czyn, pozbawienie, pozbawienie życia. Zdaje się, że w Perelu to była taka standardowa kara. Jak się przegląda starą prasę z prl to bardzo często, nie wiem, czy co tydzień, czy co dwa tygodnie, ale natrafiamy na informację, że ktoś został skazany na, na karę śmierci za, za morderstwo, za zabójstwo. Więc pewnie przesądziło to, że zamordował dziecko. Adwokat wyznaczony z urzędu, tak, e, próbował bronić Kolanowskiego, mówiąc, że no, był on niepoczytalny. Pan e, no, w sumie w przenośnie, ale spędził z tym Kolanowskim ładnych parę lat, przygotowując książki, e, przygotowując teraz ten serial. E, pewnie próbował pan wniknąć w jego głowę. E, Spróbować zrozumieć jego motywy, działania. Czy on był poczytalny? No to jest takie pytanie, na które ja, który nie mam wykształcenia psychologicznego czy psychiatrycznego, nie mogę odpowiedzieć z pełną odpowiedzialnością, a w ogóle nie powinien odpowiadać na to pytanie. Ale przygotowując audioserial, odezwaliśmy się do młodych, dzisiaj biegłych, m.in seksuologa, który, którego zapytaliśmy, jak dzisiaj ta sprawa zostałaby zbadana, oceniona, jak dzisiaj Kolanowski by został zdiagnozowany. Więc nie chcę tutaj wyprzedzać tych, tych ustaleń. Właśnie teraz pracujemy nad scenariuszem. Nie, prawdę mówiąc, nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy dzisiaj on by został uznany za poczytalnego, czy nie. Bardzo ciekawe jest to, że dla policjantów nie ulegało wątpliwości, że on jest niepoczytalny. I kiedy Policjanci go próbowali przekonać, żeby się przyznał do zabójstwa, to mówili mu, że zostanie na pewno zdiagnozowany jako ktoś niepoczytalny, więc nie dostanie kary śmierci, tylko zostanie pewnie przekazany do jakiegoś ośrodka. Przywołał pan jednego z adwokatów. Tam było dwóch Krzysztof Krawczyk i Andrzej Reichelt. Niestety już nieżyjący. I oni mieli taką, taki pomysł, taką nieobronę, żeby wykazać, iż Kolonowski jest niepoczytalny. Stwierdzili, że poczytalność była ograniczona, ograniczona w stopniu nieznacznym. My w, z mecenasem Waldemarem Ciszakiem w książce Martwe Ciała przytaczamy pewne fragmenty, żeby pokazać, że to była taka też walka matematyczna na, na liczby, czego kompletnie nie rozumieli milicjanci. No a tutaj biegli pozostający no, w w, ówczesnej, w, w ramach ówczesnej wiedzy pewnie musieli, musieli być bardzo, bardzo ostrożni, i mam wrażenie, że to, co wtedy medycyna mówiła, no to oni jakby to powtórzyli. Z całą pewnością nie było, nie było nic kontrowersyjnego. Dzisiaj, czy został uznany za poczytany, no, nie, mam, nie mam pojęcia. Ta historia zamknęła się w taki sposób, że on no, został stracony w poznańskim zakładzie karnym potem pochowany na cmentarzu miłostowskim. Mm -hmm. Jest jego grób? Nie ma na grobku. Byliśmy z kolegą Marcinem Myszką, z którym występujemy w serialu CBS Reality jakiś czas wcześniej. Nagraliśmy nawet materiał, jest dostępny na YouTubie. Tak, znaleźliśmy go, jest zaniedbany, ale nasz znajomy ze Stanów Zjednoczonych, który przygotowuje książkę o nim, prolongował grób, <grywy> więc jeszcze przez parę lat będzie utrzymany w, porząd, w porządku jakimś tam, przy życiu na, na pewno. To, to, ten no, tablicy są jego dane? Nie, nie, nie ma, nie ma żadnych danych. Notabene na tym cmentarzu jest pochowanych wielu seryjnych morderców czy gwałcicieli. Więc to jest taki dość e, specyficzny cmentarz, choć pewnie w dużych miastach cmentarze każdy cmentarz kryje w sobie zwłoki. Tego rodzaju ludzi. No nie w każdym mieście były wykonywane kary śmierci. No tak, W Poznaniu nie, były, ale w Poznaniu. No I jeden z bohaterów też kolejnego odcinka z tej serii, Kazimierz Polus, no to też właśnie tak, też tak. właśnie. Tam On tam leży. Na Nawiązując do Pana, jednego z pierwszych pytań, zapytał Pan, czy te odwiedziny na cmentarzu były kluczowe? Odpowiedziałem, że nie wiem czy na pewno były kluczowe, na pewno były istotne, ale można by powiedzieć, że życie Kolanowskiego zatoczyło swoisty krąg. Czy w pewnym momencie zaczęło się na tym cmentarzu miłostowskim, biegło przez ten cmentarz miłostowski, tam realizował swoje mordercze, drapieżne instynkty no i skończyło się na, na cmentarzu miostowskim W takim sensie, że tam on zostawił ślad, który doprowadził śledczyk do niego, ale zakończyło się też w tym sensie, że tam właśnie został pochowany. Więc to brzmi, bym powiedział tak trochę nie wiem, filozoficznie, poetycko, metafizycznie. No, taka klamra, taka klamra. Rzeczywiście tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Nagle w akademiku, w którym mieszkałam, wybucha informacja, że oto jest następny vamp. Nawet milicjanci byli zaskoczeni brutalnością sprawcy. Badanie nie wykazało, że odpowiadając na pytania, mówi nieprawdę. Wiedziałem, że muszę go złamać psychicznie. Nikt nie wierzył, że takie coś zrobił. To jest niemożliwe. A było możliwe. Kryminalne śledztwa PRL. Od wtorku 3 sierpnia 22 w CBS Reality.